Dobrze, myślę, że możemy rozpocząć, zwłaszcza, że przed nami nie tylko słuchanie, ale też, jak zapowiedziałam w zaproszeniu, myślę, że wszyscy, którzy przybyli, przynajmniej jednym okiem przyjrzeli się zaproszeniu, wiedzą, że będzie też część, powiedzmy, warsztatowa, ćwiczeniowa, która jest dla nas chyba najistotniejsza, bo też wierzymy w to, że efekt z tych ćwiczeń będzie dla nas w kolejnych etapach pracy nad oświatą w Cieszynie istotny, ważny, inicjujący coś albo prowadzący do czegoś. Ale żeby otworzyć, jak należy debatę, serdecznie witam wszystkich. Ogromnie się cieszę, że oświata wywołuje nadal w nas takie emocje, że chce się nam poświęcić wieczór. I mam nadzieję, że nie tylko dlatego, że jest rzeczywiście ten temat bardzo gorący teraz w Cieszynie, ale dlatego wierzę i będę udawać tu taką naiwność do kwadratu, że niezależnie od tego, co się dzieje jakby w oświacie, to rzeczywiście zawsze ten temat będzie dla nas ważny. Dlatego, i to jest jedna z tez, która nam towarzyszy, oświata to nie jest obszar, którym mają się zajmować wyłącznie nauczyciele, a jego beneficjentami mają być uczniowie i przy okazji, czasami przy okazji zebrań rodzice, ale to jest taki rodzaj instytucji, który powinien być przedmiotem troski każdego mieszkańca, niezależnie od wieku, niezależnie od płci, niezależnie od tego, czy ma dziecko, czy nie, czy miał kiedyś, czy nie, czy nigdy ich nie chciał mieć. Dlatego chociażby, że i budżetowo jest to zależne od nas, ale również dlatego, że sensem naszego istnienia w ogóle jest właśnie rozwój, jest kształcenie ustawiczne i jednym z elementów całego tego procesu jest niewątpliwie szkoła. Dziękuję, że udało się nam zebrać w takim w miarę reprezentacyjnym, czyli że różne grupy społeczne są tutaj reprezentowane, bo mamy i władze powiatowe i miejskie, mamy również samorząd, mamy przede wszystkim przedstawicieli szkół, mamy i tutaj to moja największa radość, są też uczniowie. Dlatego szczególnie się cieszę z młodych ludzi, ponieważ oni w całej tej debacie i to w całej Polsce są najczęściej pomijani, traktowani jako coś tak oczywistego, że nie trzeba z nimi rozmawiać. Mnie bardzo zależało naszemu środowisku, żebyśmy zaprosili skutecznie. Wiem, że nie jest to jakaś bardzo liczna grupa, ale jest i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie chwilę też popracować i dowiedzieć, co uczniowie myślą o tym wszystkim, co się dzieje jak w Cieszynie, tak również w tym ogólnopolskim wymiarze. Witam również rodziców, witam mieszkańców, którzy właśnie nie mają swoich dzieci już w szkołach. Może mieli, może nie, ale interesuje ich po prostu szkoła. Jak również przedstawicieli instytucji kultury. Tu również niespodzianka, bo po co właściwie instytucje kultury? One mają swoje zadania, sobie super radzą. Ano dlatego, że właśnie od nich też zależy, jak te szkoły będą funkcjonować, chociażby dlatego, że w szkołach się zmieniła również podstawa programowa i wynikają z tego, wynikać będą z tego różne braki, różne potrzeby, którymi powinny, mogą zainteresować się instytucje kultury i tym samym potraktować jako taki jeden z przedmiotów swojej troski, wspólnego dobra. Głównym tematem, takim, który będzie gdzieś nam przyświecał i nawet jeśli nie będzie bardzo często powtarzany, takim tłem dla całej naszej debaty jest szkoła jako dobro wspólne. Dobro wspólne nie jest modną kategorią, używamy jej czasami, ale nie do końca wiemy, co ona oznacza. I mam nadzieję, ja teraz nie chcę definiować tego na dzień dobry, mam nadzieję, że to właśnie będziemy umieli dzisiaj pod koniec spotkania też określić wszyscy. Jak będziemy wychodzić, to będziemy wiedzieli praktycznie, co to znaczy szkoła jako dobro wspólne. Na razie mamy przeczucie, pewną różnicę co do tej definicji, natomiast mam nadzieję, że wyjdziemy tutaj z takim wspólnotowym przygotowaniem do działań jako nad szkołą jako dobrem wspólnym. Uznaliśmy, że takie dwa dla nas istotne wątki, które budują ramy tej debaty i które jakby debaty, właściwie spotkania, bo to, tu będą też te elementy ćwiczeniowe, są następujące. Po pierwsze brak współpracy z zainteresowanymi, po drugie niewystarczające wykorzystanie dowodów. I to są takie problemy, które po pierwsze znalazły się jako efekt badań, które przeprowadził i tym samym witam naszego głównego gościa, doktora habilitowanego Przemysława Sadurę, trzeci raz w tej sprawie w Cieszynie.
Przemek Sadura. A całość, kształt pomógł mi przygotować i też będzie głównym prowadzącym. Jest Borys Martela, który przeszedł z Gdańska, właściwie z Łodzi, przepraszam, z Łodzi, ćwicząc budżet obywatelski czy partycypacyjny, przez Gdynię, Trójmiasto, panele obywatelskie też, wszystko wie o konsultacjach i teraz do Krakowa sercem czy czymś tam przeprowadził się, więc jest bliżej i może z nami też podjąć współpracę. Bardzo się cieszę, bo jest niezwykle sprawny w prowadzeniu efektywnie i efektownie takich spotkań i wyciągania wniosków. Myślę, że to jest dla nas istotne, więc Borys Martela, drugi gość. Wracając i tym samym kończąc swoje długie wprowadzenie i zaraz oddając głos naszemu pierwszemu gościowi, chcę powiedzieć, że jakby taką zastanawiając się, jak spiąć całość tego spotkania, uznaliśmy, że jednak to, co nas tu przyciągnęło i to, co sprawi pewno, że będziemy ze sobą dyskutować i oby owocnie, to jest konflikt. Jakby na to nie patrzeć, to jest jednak konflikt. I ten nasz tutaj, który w ogóle jest czymś, co towarzyszy nam chyba w każdym obszarze życia społecznego, ale szczególnie w oświacie, dlatego że reforma edukacji wyniosła to tak wysoko, że nie da się uniknąć ani tego sformułowania, ani doświadczenia tego konfliktu. Natomiast co my chcemy zrobić z tym konfliktem? Chcemy go wykorzystać, żeby zbudować pewne ramy dialogu i chcemy jakby pokazać, co to znaczy ten dialog, chcemy spróbować się z tym zmierzyć i pokazać, że konflikt nie musi być końcem, tylko może być początkiem bardzo dobrej pracy i może się skończyć dla wszystkich ze społecznie uznanym skutkiem, dobrym skutkiem. Myślę, że to jest moment, kiedy mogę przekazać już głos Przemkowi, który o którego raporcie było dość głośno, który zajął się jako badacz, naukowiec, socjolog, zajął się reformami szkolnictwa, edukacji w ogóle historycznie, socjologicznie, ale też biorąc pod uwagę historię tych reform i tym samym nam obiecał, że będzie to tak, że będziemy po pierwsze gotowi natychmiast do zadania paru pytań, więc to będzie pierwsza część. Przemek przedstawi nam wnioski ze swojego, najważniejsze elementy, wnioski ze swojego raportu Polska Szkoła Reform, czego możemy się nauczyć z nieudanych zmian systemu edukacji. Te wnioski mają być przyczynkiem do krótkiej dyskusji i przejścia do drugiej części tego spotkania, tej właśnie ćwiczeniowej, więc bardzo proszę, żebyście spróbowali dzisiaj przetrwać do końca razem. I trzecia część to będzie już taka praca na wnioskach, które złożymy w pewien, powiedzmy, taki quasi dokument i będziemy mogli je też rekomendować czy przekazać, oddając na koniec głos władzom, czyli będziemy prosić o jakiś rodzaj ustosunkowania się też do tego, co z tym możemy dalej robić. Myślę, że to jest ten moment, kiedy mogę ci, Przemku, oddać mikrofon. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ale nawiązując krótko do tego, co Asia powiedziała na wstępie, ja bym powiedział, z jednej strony bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przyszliście tutaj, że edukacja budzi takie emocje, nawet jeżeli to może prowadzić do jakiegoś konfliktu, to świadczy na pewno o tym, że jest energia, a energia jest tym, na czym można budować. Z drugiej strony, badając edukację, system edukacyjny, reformy edukacyjne już dosyć długo, to chciałbym dożyć takich czasów, w których edukacja, nie przestając być rzeczą bardzo istotną, przestanie wreszcie budzić takie emocje. Naprawdę. Znaczy, wydaje mi się, że
reformy edukacyjne. Ja w tytule swojego opracowania wiem o nieudanych reformach edukacyjnych. Reformy edukacyjne można by uznać za udane wtedy, kiedy będzie można wreszcie powiedzieć OK, znaczy mamy takie szkoły, taki system edukacyjny, że nie musimy tutaj niczego wywracać do góry nogami, tylko możemy wykorzystać pracę poprzedników, zmieniać, jasne, cały czas przyglądać się temu, jak to funkcjonuje, ale niekoniecznie przeprowadzać takie reformy, które zmieniają w systemie niemal wszystko od A do Z. A w pewnym sensie tak wygląda reforma wdrażana przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja też stoję przed takim trudnym zadaniem, bo w Cieszynie nie jestem po raz pierwszy, a jeśli chodzi o debaty edukacyjne, tak policzyliśmy, że to trzecia, niewykluczone, że nie ostatnia, w której mam przyjemność bardzo dużą brać udział. Ale jednak na co dzień zajmuję się reformami na poziomie ogólnopolskim i często jeszcze tak wchodząc w perspektywę historyczną. Ale mam wrażenie, że to, co chcę dzisiaj powiedzieć, ma też odniesienie do sytuacji w Cieszynie, tak jak i do sytuacji w wielu innych miastach w Polsce. Kiedy przyglądałem się najpierw w ogóle takim przygotowaniom do reformy minister Zalewskiej, później już wdrażaniu reformy, to zadałem sobie właśnie pytanie, jak tą reformę można by ocenić w perspektywie historycznej. Bo to nie była pierwsza reforma, która wychodząc od przede wszystkim nierówności społecznych, bo to było jeden z powodów, którymi partia rządząca legitymizowała decyzję o wdrażaniu reformy, to, że chcemy szkół, które będą rzeczywiście oddziaływać na nierówności społeczne, tak żeby dawać wszystkim równe szanse dostępu do wiedzy, a w związku z tym też rozwoju. Powołując się na chęć oddziaływania na nierówności, wdrażała reformę, która zmienia funkcjonowanie szkół w całym kraju. Takich reform w ciągu ostatnich 50 lat mieliśmy co najmniej kilka. Jakby tak się cofnąć do lat 60., to jeszcze gomułkowskie punkty za pochodzenie. Niektórzy może pamiętają i słyszeli. Później reforma lat 70., pierwsza taka próba likwidowania małych szkół po to, żeby stworzyć większe, potencjalnie lepsze placówki i zaoferować dostęp do lepszej edukacji, edukacji na wyższym poziomie, szczególnie osobom z mniejszych miejscowości. Reforma gimnazjalna to już lata 90. Też jednym z ważnych powodów, czy tak przesłanek wprowadzania tej reformy miało być oddziaływanie na nierówności, zagwarantowanie jakiego lepszej edukacji dla wszystkich. Później próba obniżenia wieku szkolnego przez rząd Platformy Obywatelskiej i teraz dobra zmiana w edukacji. Jakby tak szybko po kolei przyjrzeć się, na czym polegały te reformy i czy one bo to, co jest interesujące w takiej historycznej perspektywie, to czy być może popełniano systematycznie jakieś błędy, tak? Czy mamy do czynienia z pewnymi zależnościami? Jakby spojrzeć na reformę lat 60., wprowadzenie punktów za pochodzenie, chodziło o to, że w latach 60. zaobserwowano, po jakimś czasie, kiedy bramy uniwersytetów w Polsce otworzyły się szerzej na młodzież z rodzin takich robotniczych, chłopskich, te bramy powoli zaczęły się domykać. Tak? Na uczelniach wśród studentów zaczęła dominować przede wszystkim grupa młodzieży z rodzin inteligenckich, i zaczęto się zastanawiać, co z tym zrobić. To jest bardzo ciekawe, bo jak pytam o tą reformę, pytam
przy okazji nawet takich eksperckich debat, gdzie siedzą osoby, które też zajmują się badaniem edukacji. I pytam o to, kiedy wprowadzono punkty za pochodzenie, to najczęściej udzielaną odpowiedzią jest, że wprowadził je Gomułka w 68 roku i to była zemsta na inteligencji za Marzec. Tak to zapamiętano. To jest bardzo symptomatyczne, że tak to zapamiętano, bo w rzeczywistości reformę wprowadzono kilka lat wcześniej, w 65 roku. Poprzedziła ją nie kampania antysemicka, nie nagonka na inteligencję, poprzedziła ją taka dosyć merytoryczna, ekspercka, ale ekspercka, podkreślę, dyskusja tocząca się w kilku niszowych pismach typu Problemy Współczesnej Wsi, Studia Socjologiczne i inne tego typu periodyki, które raczej nie były szeroko czytane. No i ustalono, że najlepszym sposobem uchylenia szerzej bram uniwersytetów dla dzieci z rodzin robotniczych, rolniczych będzie dodawanie kandydatom z takim pochodzeniem kilku punktów przy rekrutacji na studia. A tyle, że nigdy nie skonsultowano tego pomysłu szerzej. Po prostu wprowadzono te punkty, co wzbudziło bardzo duże kontrowersje, nie tylko wśród pracowników uniwersytetów. Tak? A tam te kontrowersje były duże, potraktowano to jako zamach na i tak ograniczoną autonomię uniwersytetów i tak naprawdę nigdy uniwersytety nie współpracowały ochoczo we wdrażaniu nowych przepisów, a przede wszystkim próbowały za wszelką cenę te przepisy obchodzić. Nie wzbudziło to również entuzjazmu wśród członków partii. I ta reforma była bardzo szeroko krytykowana i na zjeździe PZPR, i na mniejszych zebraniach partyjnych, ponieważ uderzała w prominentnych i mniej prominentnych działaczy budowniczych Polski Ludowej, którzy być może sami wywodzili się ze środowisk robotniczych czy chłopskich, ale w międzyczasie, robiąc karierę w aparacie, awansowali do grupy inteligencji i w tym momencie ich dzieci miały tracić w stosunku do młodzieży robotniczej i chłopskiej. Więc pomysł był kontestowany. Co więcej, dosyć szybko się okazało, że nie tylko jest kontestowany i trudno go wdrożyć i wszyscy przyglądają się tylko, jak obejść te przepisy, ale jest też zupełnie nietrafiony. No problem leżał gdzie indziej. Okazało się, że tak naprawdę to nie egzaminy wstępne na wyższe uczelnie ograniczają dostęp do uniwersytetów, ale to, że już po szkołach podstawowych młodzież, tak można powiedzieć, klasowo dzieli się, wybierając szkołę. Dzieci inteligenckie idą do liceów ogólnokształcących, gdzie no, naturalnym krokiem późniejszym po maturze jest przynajmniej próba dostania się na studia wyższe, a młodzież robotnicza, chłopska wybiera studia zawodowe i często w ten sposób kończy swoją ścieżkę. Dlatego w latach 70. postanowiono w inny sposób oddziaływać na system edukacyjny, tak żeby przede wszystkim zmniejszyć nierówności w poziomie funkcjonowania szkół podstawowych, tak żeby szkoły podstawowe na wsiach, w małych miejscowościach działały równie dobrze jak te, do których ma dostęp młodzież wielkomiejska. I nie wchodząc w szczegóły, jednym z takich pomysłów było zlikwidowanie małych, nieefektywnych szkół i postawienie nacisku na funkcjonowanie takich większych, tak zwanych szkół zbiorczych. To oznaczało, że dzieci ze środowisk wiejskich często będą musiały być dowożone do tych szkół, no ale dostaną tam edukację większej wartości. I znowu to był efekt pracy ekspertów, którzy przyglądając się danym edukacyjnym doszli do wniosku, że to obniżenie, znaczy, że to wprowadzenie punktów za pochodzenie nie dało efektu, a wręcz dało szereg efektów ubocznych, tak? Bo przy tym wprowadzeniu punktów za pochodzenie, po pierwsze, na szeroką skalę pojawiła się korupcja albo domniemanie korupcji. Okazało się, że często
lekarze nagle zostawali rolnikami na rok przynajmniej w trakcie trwania rekrutacji, dyrektorzy przedsiębiorstw stawali się robotnikami, nauczyciele zaczęli dorabiać często nawet drugą pensję z korepetycji udzielanych tym kandydatom, którzy nie mieli chłopskiego robotniczego pochodzenia, więc chcieli te punkty sobie jakoś nadrobić większą wiedzą. Skala tego procederu była tak duża, że postanowiono w ogóle wprowadzić specjalny kodeks etyczny, który regulował, komu nauczyciel, w jakich warunkach może tych korepetycji udzielać, więc jakby próba zmiany doprowadziła do szeregu patologii, więc w latach 70. eksperci już byli pewni, że nie tędy droga. Likwidujemy małe szkoły, tworzymy duże. Znowu zapomniano porozmawiać z rodzicami, młodzieżą, z obywatelami, no to nie były czasy, kiedy konsultacje społeczne były szczególnie popularne. To trzeba też pamiętać, że jeśli używano terminu konsultacje, to było to tak jak po niefortunnych podwyżkach cen żywności w 76 roku, kiedy po kilku dniach protestów dosyć brutalnie spacyfikowanych oświadczono, że po głębokich konsultacjach ze społeczeństwem zdecydowano się wycofać z tych podwyżek, więc tak traktowano wówczas konsultacje i oni niestety czasami dzisiaj się to zdarza, ale w latach 70. wdrożono reformę, zaczęto likwidować szkoły. A, no i co się okazało? Natychmiast zaczęły się protesty. Czym protestowali przede wszystkim ci, którzy mieli być beneficjentami tych reform. Czyli rodzice, dzieci ze wsi, z małych miasteczek, gdzie likwidowano szkoły. Szkoły rzekomo, a czasem nawet nie rzekomo słabe, nieefektywne. Tyle tylko, że szkoła nawet nieefektywna, ale funkcjonująca w naszej miejscowości, to jest nasza szkoła. To jest szkoła, do której mamy bardzo emocjonalny stosunek. Co więcej, część tych szkół dopiero co została zbudowana, prawda? 1000 szkół na tysiąclecie, czyny społeczne, w których mieszkańcy budowali szkoły, które po kilku latach im zlikwidowano jako nieefektywne. Dwa, rodzice mieli obawy, niebezpodstawne, że państwo nie poradzi sobie, administracja nie poradzi sobie z organizacją, sprawną organizacją dowozu dzieci do szkół. Wreszcie mieli też podejrzenia i też niebezpodstawne, że to, że te szkoły zbiorcze mają funkcjonować lepiej, to jest tylko założenie, a to, czy one będą funkcjonować lepiej, to dopiero mogą pokazać, może pokazać przyszłość. Protesty były tak burzliwe, zresztą ofiarą tych protestów padli też socjolodzy, którzy próbowali wtedy na gorąco przeprowadzić badania, więc niejednokrotnie uciekali przed, w ostatniej chwili przed próbą linczu, więc naprawdę było gorąco. Z reformy się wycofano. Do pomysłu reformy wrócono tak naprawdę w III RP, kiedy w latach 90. decydowano o stworzeniu gimnazjów. Znowu wśród różnych motywacji. Tam były też motywacje czysto takie merkantylne, finansowe. Chodziło o to, żeby troszeczkę przeoszczędzić na funkcjonowaniu systemu edukacji. To nigdy nie jest w ogóle dobry pomysł. Lepiej myśleć o być może podnoszeniu efektywności, ale nigdy nie szukaniu oszczędności w przypadku szkół. Natomiast wprowadzenie gimnazjów miało też i taką motywację, ale w dużym stopniu chodziło o to, żeby znowu po raz kolejny oddziaływać na wyrównywanie poziomu edukacji tak, żeby zwiększyć szanse osób ze środowisk o mniejszych szansach edukacyjnych, ze środowisk defaworyzowanych, ze środowisk mało miasteczkowych, wiejskich. I co ciekawe, natychmiast wybuchły protesty i to protesty, które w dużym stopniu, jakby spojrzeć na mapę protestów z lat 70., to odzwierciedliły dokładnie tą mapę. Znaczy w tych samych miejscach były główne takie gniazda oporu przeciwko reformie. Tym razem rząd się nie ugiął, reformy nie wycofano,
Natomiast rząd czy państwo pozwoliło naginać reformy. Więc to, co miało być celem reform, a więc stworzenie gimnazjów i likwidacja, jakby albo zmniejszenie placówek, albo w ogóle likwidacja placówek mniej efektywnych, skończyło się tym, że bardzo często na wsiach funkcjonowały podstawówki połączone z gimnazjami, z kilkoma oddziałami. Generalnie reforma po latach bywała oceniana bardzo dobrze, ale została zapamiętana bardzo źle. Do tej pory, a w zasadzie aż do czasów, kiedy PiS przeprowadził swoją reformę i położył kresy gimnazjom, funkcjonowała taka niesprawiedliwa czarna legenda gimnazjów, jako miejsce, jako siedliska przemocy. Nie widziałem, przysięgam, nie widziałem żadnych badań naukowych, które potwierdziłyby, że w gimnazjach przemoc miała większe nasilenie niż w szkołach innego typu w przypadku młodzieży w tym samym wieku, w okresie poprzedzającym reformę. Tak? Więc nie ma dowodów na to, że rzeczywiście wprowadzenie gimnazjów pociągnęło jakąś falę przemocy. Są niektóre badania, które sugerują, że podniesienie wyników polskich uczniów obserwowane w takich pomiarach międzynarodowych PISA to w jakimś stopniu jest efekt wprowadzenia gimnazjów. No grunt, że gimnazja zyskały sobie właśnie taką czarną legendę, jak i wszystkie poprzednie, reformy edukacyjne. W dużym stopniu dlatego, że po raz kolejny nikt ich nie konsultował z zainteresowanymi. Nie konsultował, nie pytał, czego chcą, nie tłumaczył, czemu ma służyć reforma. Nikt się nie zainteresował tym, że w małych środowiskach szkoła pełni inne funkcje niż tylko przekazywanie wiedzy uczniom. A wielokrotnie bywałem w takich małych społecznościach, w których albo likwidowano szkoły, albo grożono ich likwidacją. Rozmawiałem z rodzicami, z mieszkańcami tych wsi, pytałem, dlaczego na przykład protestują. A często mówili, w tej szkole my się spotykamy. To jest jedyne miejsce, w którym jest świetlica, z której możemy skorzystać, żeby przeprowadzić zebranie jakieś wiejskie albo żeby omówić jakieś kwestie. Po drugie, właśnie sami ją budowaliśmy, mamy do niej jakiś wyjątkowy stosunek. Nierzadko mówiono, to jest w ogóle ostatnia świecka instytucja w tej miejscowości, nie licząc sklepu monopolowego. My dzięki temu, że ta szkoła działa, czujemy się częścią cywilizowanego świata. Nie odbierajcie jej nam, prawda? A gdyby ktoś sobie zadał trud, przygotowując taką reformę, żeby pójść do ludzi, porozmawiać, spróbować przekonać, że jednak dla dzieci, dla młodzieży będzie lepiej, żeby wybrała szkołę w większej miejscowości, ale na przykład w miejsce tej szkoły zaproponowałby, nie wiem, jakieś centrum aktywności lokalnej, zachował jakieś funkcje społeczne, obywatelskie, tego być może historia byłaby zupełnie inna. Nikt tego nie zrobił. Więc reforma gimnazjalna została wdrożona, pozostała czarna legenda, która podsycana przez media, które się zaczęły w tym czasie intensywnie tabloidyzować, no, żyła swoim życiem. Ta reforma gimnazjalna też miała swoje patologie. Mimo że miała generalnie pozytywny efekt, bo miała wydłużyć ten czas powszechnego szkolnictwa z 8 do 9, 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum. Gimnazjum miało być szkołą rejonową i dopiero próg selekcji, podział na licea, technika, szkoły zawodowe miał być później. To okazało się, że w dużych miastach, w największych aglomeracjach w zasadzie, pozwolono na to, żeby na masową skalę obchodzono zasadę rejonizacji. Tak? Więc tam gimnazja zaczęły funkcjonować jak szkoły pogimnazjalne z silną selekcją, a więc też taką odtwarzaniem nierówności społecznych. No ale to się działo w dużych miastach, to zostało też później wykorzystane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby zalegitymizować wywrócenie systemu do góry nogami, likwidację gimnazjów, zamiast ukrócić patologie polegające na obchodzeniu zasady rejonizacji. No i wreszcie mamy reformę lat 2000, reformę rządu Tuska, kiedy to wreszcie postanowiono obniżyć wiek obowiązku szkolnego.
Nad tą reformą dyskutowano już długo, bo trzeba pamiętać, że Polska należy do bardzo nielicznego grona krajów, w których dzieci tak późno zaczynają edukację. W większości krajów Unii Europejskiej idą do szkół w wieku 6, 5, czasem nawet 4 lat, więc to był jakiś anachronizm. Eksperci byli w tej sprawie zgodni, więc nawet nie musieli dyskutować. Tu nie było dyskusji eksperckich, była po prostu zgoda. Partie polityczne też się co do tego w zasadzie zgadzały. Każda partia miała to w swoim programie, nawet Prawo i Sprawiedliwość miało to w swoim programie. Natomiast kiedy rząd Platformy Obywatelskiej ogłosił tą decyzję, to znowu nie poprzedził tego ani konsultacjami porządnymi, pogłębionymi, ani porządną kampanią informacyjną. Gdyby przeprowadzono takie konsultacje, być może dowiedziano by się wówczas, jaką opinią cieszy się polska szkoła wśród rodziców, a cieszy się taką opinią, że jest to szkoła dobra, merytorycznie dobra. Zawsze jesteśmy dumni z tego, że dzieci chodzące do polskiej szkoły będą w stanie wskazać na mapie, gdzie są Stany Zjednoczone, a dzieci chodzące do amerykańskich szkół nie będą w stanie nawet pokazać Europy, a gdzie dopiero znaleźć Polskę. Natomiast szkoła jednak dość anachroniczna, w której przekaz edukacyjny jest taki dosyć jednostronny, podstawową metodą dydaktyczną jest wkuwanie na pamięć. Preferuję takie stereotypowe opinie o polskiej szkole, nie mówię, że polska szkoła taka jest, żeby uprzedzić ewentualny odzew pedagogów siedzących na sali. Aczkolwiek nie powiem też, że to są takie stereotypy zupełnie niesłuszne. Grunt, że znowu nie przeprowadzono konsultacji, ogłoszono po prostu reformę. Nagle się okazało, że rodzice wcale się z tego nie cieszą. Znaczy reforma miała przede wszystkim wspomóc znowu po raz kolejny osoby z środowisk jakoś tam defaworyzowanych, z mniejszym dostępem do usług edukacyjnych. W przypadku klasy średniej to w zasadzie nie była zupełnie potrzebna. To, co reforma robiła, to stwarzała też, przesuwając sześciolatki do szkół, robiła więcej miejsca w przedszkolach. A ten niski poziom przedszkolnienia to w ogóle była największa bolączka naszej edukacji po 1989 roku. Ale wielkomiejska inteligencja i tak już miała dzieci w przedszkolach. Znaczy, tak statystyki pokazywały, że ponad 90% dzieci z rodzin z wyższym wykształceniem spędza w przedszkolach 3 lata albo więcej, czyli ma ten dostęp bardzo wczesny. A problem był w przypadku rodzin gorzej zarabiających, mniej wykształconych, mieszkających w mniejszych ośrodkach. I to oni mieli na tym skorzystać. Więc okazało się, że jedni i drudzy ten pomysł kontestują. Klasa średnia stworzyła ruch Ratujmy Maluchy. Hasłem było to, że polskie szkoły nie są gotowe do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Z kolei to badania takie ilościowe CBOS-u pokazały, że osoby właśnie z tych środowisk, tych, które miały być beneficjentami zmiany, gorzej wykształconych, gorzej zarabiających, twierdziły, że dzieci sześcioletnie nie są gotowe do tego, żeby pójść do szkoły. Już nie wnikając w szczegóły, rząd próbował początkowo znowu nie ugiąć się, ale nagiąć trochę reformy, rozłożyć na lata. Rodzice się w tym pogubili. Wreszcie, kiedy reformę wdrożono, Platforma przegrała wybory, przyszedł PiS, który zaczął zmiany w edukacji od tego, że cofnął tą dopiero co wprowadzoną reformę, chociaż jeszcze w poprzedniej kampanii wyborczej miał obniżenie wieku szkolnego w swoim programie. No i wreszcie mamy reformę Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie będę wnikał w szczegóły tej reformy teraz, bo to nie ma na to czasu, nie ma na to miejsca. Powiem tylko tyle, że ta reforma chociaż ma być motywowana troską o nierówności społeczne, nierówności edukacyjne i ma pozytywnie na nie oddziaływać, znaczy pozytywnie w tym sensie, że je zmniejszać. A to z trudem można by znaleźć jakikolwiek autorytet
naukowy, eksperta, który by potwierdził, że ta reforma ma szansę na zmniejszenie nierówności. Ona z dużym prawdopodobieństwem te nierówności raczej zwiększy. Natomiast jest to kolejna reforma, która nie została porządnie przekonsultowana. Chociaż Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło konsultacje tej reformy, to przeprowadzono je w niezwykle krótkim czasie. No, tak skomplikowana reforma owocująca wywróceniem systemu edukacyjnego do góry nogami była konsultowana raptem 4 miesiące. Tych konsultacji niby było dużo, ale mimo że jestem związany z tematyką edukacyjną od lat, to nie znam żadnej organizacji pozarządowej zajmującej się edukacją, której przedstawiciele byliby zaproszeni na takie konsultacje. Ba, środowiska pozarządowe musiały organizować oddolnie swoje konsultacje w trybie wysłuchania publicznego, żeby w ogóle głos tej grupy był jakkolwiek słyszalny. No i wdrożono reformę, która oddziałuje w równym stopniu na tak naprawdę na wszystkie społeczności miejscowości w Polsce. Znaczy wszyscy, Cieszyn również zmaga się z problemami, które ta reforma przyniosła. Przede wszystkim z taką przetasowaniem sieci szkolnej, bo likwidacja gimnazjów oznaczała konieczność zmiany funkcjonowania sieci szkolnej i tak naprawdę zmniejszyła racjonalność funkcjonowania tej. Znaczy to spowoduje, żeby to po ludzku może powiedzieć, bo to już jest strasznie ekspercki. Chodzi o to, że zlikwidowanie gimnazjów powoduje nagle, że samorząd nie do końca wie, czy zachować szkoły tak, jak one funkcjonują. Rodzice mają jakieś swoje sympatie albo antypatie, chcą wysłać dzieci do tej albo do innej szkoły i to powoduje, że niektóre placówki są puste. Widzę takie szkoły, które nie wykorzystują połowy nawet dostępnej powierzchni i szkoły takie, które są maksymalnie zatłoczone. To, żeby jakiś taki wątek zupełnie osobisty wprowadzić na sali, jest też mój syn Ignacy, pokażesz się. Ignacy padł ofiarą reformy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ szkoła, do której chodził, była właśnie taką szkołą, która nagle z dnia na dzień stała się szkołą zatłoczoną. A to wiemy z wszelkich eksperymentów, że jeżeli przekroczymy pewien próg zagęszczenia ludzi na metr kwadratowy, a to jest szczególnie istotne w przypadku mniejszych ludzi, a za to bardziej ruchliwych, to natychmiast rośnie liczba wypadków, ale też przemoc taka, agresja szkolna. Prawda? Jak się czujemy, kiedy nie mamy takiej przestrzeni, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Z dwóch sal gimnastycznych została jedna. Dzieci przybyło WF na korytarzach. Coś, co znaliśmy z przeszłości, stało się znowu faktem. Jednoczesna zmiana dyrekcji, która też zaszła, spowodowała, że ta szkoła ze szkoły wystarczająco dobrej stała się szkołą, z której musieliśmy zrezygnować. A to jest sytuacja, z którą zmagają się samorządy w wielu miastach. To znaczy reforma tak naprawdę otworzyła też dyskusję o funkcjonowaniu szkół na poziomie lokalnym, ponieważ zaburzyła ich funkcjonowanie, stały się one jakby szkoła i funkcjonowanie systemu edukacyjnego stało się problemem lokalnych społeczności, jak Polska długa i szeroka. I pytanie, jak te dyskusje powinny wyglądać. Jeżeli spojrzelibyśmy na te reformy, które starałem się omówić, reformy ostatniego półwiecza, to wiemy, że problemem zawsze było to, kiedy problemy pojawiały się wtedy, kiedy władze decydowały się na takie arbitralne podejmowanie decyzji, narzucanie jej nawet słusznych decyzji, nawet decyzji, które zdaniem ekspertów mogły być korzystne, ale przez sam fakt takiego, a nie innego trybu ich przeprowadzenia były odrzucane przez
potencjalnych beneficjentów. Problem polegał wtedy, kiedy nie tworzono przestrzeni do dyskusji, nie otwierano się na szukanie nowych rozwiązań, nie wymieniano się opiniami. I to bardzo często prowadziło do sytuacji, kiedy albo reformy były odrzucane, trzeba było po tym, kiedy już poświęcono czas, środki na ich przygotowanie, wycofywać się z nich rakiem, albo reformy wdrażano, ale nie udawało się ich przeprowadzić konsekwentnie, tak? Znaczy, żeby odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, obywateli, którzy wyrażali je kombinując, mówiąc kolokwialnie, zmieniając rejon, składając fałszywe informacje, próbując właśnie dokupić na rynku jakieś korepetycje, po to, żeby jakby na wszelkie możliwe sposoby próbowali obejść przepisy, pozwalano na to, tak? Czyli de facto też, no może nie ogłaszając porażki, przyznawano się do niej w toku takiego codziennego funkcjonowania. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to potrzebujemy nowego modelu wdrażania reform. Potrzebujemy zupełnie innego sposobu myślenia o edukacji i zupełnie innego sposobu rozmawiania, dyskutowania o funkcjonowaniu edukacji i szkół. Tak na poziomie centralnym, tak na poziomie regionalnym, jak i na poziomie lokalnym. Co więcej, wszelkie dyskusje i konsultacje społeczne, które miałyby coś zmienić na poziomie centralnym, muszą się zaczynać, ale też później wracać i kończyć na poziomie lokalnym, bo to on jest najważniejszy. To samorządy są jednostkami prowadzącymi szkoły i to w ich kompetencji leży, nawet jeżeli w ramach narzuconych przez rząd i władze centralne, jednak prowadzenie szkół, zmiana ich funkcjonowania w porozumieniu z mieszkańcami. Dziękuję Państwu. Myślę, że to bardzo dobre wprowadzenie do następnej takiej części praktycznej i oddaję głos Borysowi. Dzień dobry raz jeszcze. Ja się przez ostatnich 10 lat zajmowałem konsultacjami społecznymi, czyli tak naprawdę rozmową z mieszkańcami i słuchaniem mieszkańców, ale także próbą przekuwania tego, co mówią mieszkańcy różnych miast na jakieś postulaty, które później były przekazywane władzom. Ja przez długi czas robiłem to jakby poza urzędem, będąc pracownikiem organizacji różnych pozarządowych, robiąc różne swoje procesy, ale przez 2,5 roku ostatnie byłem urzędnikiem w Gdyni, gdzie przeprowadzaliśmy różnego rodzaju konsultacje z mieszkańcami i to są konsultacje, które prowadziły do zmian decyzji. Tak, nie mówię, że do osiągania decyzji, z którymi wszyscy się zgadzali, ale to były takie procesy, które jakby pozwalały na zgromadzenie argumentów, postulatów, które były rozważane przez władze i później często te decyzje się zmieniały i wydaje mi się, że to jest jakby, na tym polega skuteczny dialog, tak? To znaczy, że tworzymy pewną przestrzeń, w której każdy się może wypowiedzieć, każdy może zostać usłyszany i potem może dowiedzieć się, w jaki sposób zmieniła się jakaś decyzja i poznać uzasadnienie tego. Moja rola ostatnio polegała na tym, że trochę doradzaliśmy prezydentowi Gdyni, w jaki sposób jakby takie procesy konsultacyjne przeprowadzać. Tak, to znaczy, innymi słowy, proponowaliśmy pewne zasady i kanały komunikacji i później zapraszaliśmy mieszkańców do rozmowy. Ja tutaj jestem w zupełnie innej roli, bo zostaliśmy zaproszeni przez Asię Wowrzeczkę, czyli nie jesteśmy tutaj na zaproszenie Urzędu Miasta, ale bardzo się cieszymy, że Państwo... Prawie tak, ale jednak to jest trochę różnica, prawda? Pod koniec dnia ważne jest jakby, kto ma prawo podejmować decyzje. Więc tutaj nie jestem na zaproszenie jakby Pani Burmistrz, ale też mam nadzieję, że to, co możemy zrobić teraz, będzie jakąś pomocą także dla władz miasta, bo zamiast jakby wychodzić z pewnym planem na konsultacje w sprawie edukacji, raczej byśmy chcieli Państwu zaproponować rozmowę na temat tego, jak Państwo wyobrażają sobie dialog
w sprawie edukacji w Cieszynie. To jest jedno spotkanie. Państwo tutaj mają na pewno bardzo różne motywacje, z którymi tutaj Państwo przyszli i mają także różną jakby pozycję. Część z Państwa się uczy w szkołach, część pracuje w szkołach, część to są po prostu rodzice czy mieszkańcy zainteresowani tym tematem. I my z Państwem byśmy chcieli porozmawiać na temat tego, w jaki sposób dialog w sprawie cieszyńskiej edukacji powinien wyglądać. Dlatego, że liczymy na to, że jak my sobie z Przemkiem pojedziemy, to Państwo nadal się będą interesowali tą edukacją i że fajnie byłoby w jakiś sposób zastanowić się, jak taka rozmowa w przyszłości powinna wyglądać na kolejnych spotkaniach. I wyobrażamy sobie, że to będą takiego rodzaju trochę wyobrażenia na temat tego, na czym miałaby polegać dobra rozmowa w sprawie szkół, a które będziemy mogli przekazać władzom miasta i władze będą mogły się do tego ustosunkować. I będą mogły stwierdzić, czy jakby wyobrażają sobie prowadzenie rozmów w ten sposób w przyszłości, czy jakby mają trochę inne pomysły. I teraz to jest taki wstępny pomysł. Państwa jest bardzo dużo. To nas też szalenie cieszy. I Asia Państwa zna, więc mówiła, że kogo Państwo mniej więcej reprezentują. Ale nasza propozycja jest taka, żeby przynajmniej przez pół godziny spróbować się podzielić jednak na mniejsze grupy i wypracować coś w tych mniejszych grupach, co będzie można zaprezentować. Dlatego, że przy tak zróżnicowanym doświadczeniu życiowym, ale także przy takim dużym zróżnicowaniu jakby ról zawodowych i życiowych, które Państwo pełnią, to taka jakby rozmowa na pełnym forum to będzie bardzo trudna. Znaczy ja wiem, że też jesteśmy w takiej sytuacji, w której pojawiła się informacja, że być może jedna ze szkół podstawowych zostaje zamknięta. I to na pewno jest jakiś taki postulat, wokół którego moglibyśmy rozmawiać przez pierwsze pół godziny na forum, tak? I być może też się spierać, czy to jest dobra, czy zła decyzja. Ale my raczej byśmy chcieli pomyśleć nie o jednej konkretnej szkole, ale w ogóle o edukacji. I żeby ten zaklęty krąg, o którym Przemek opowiadał, czyli takich kolejnych prób zmieniania czegoś, niesłuchania się nawzajem, żeby spróbować to w jakiś sposób przerwać w Cieszynie, a przynajmniej żeby zastanowić się, jak taka dobra rozmowa mogłaby wyglądać. I moja propozycja jest taka, żeby podzielić się na cztery grupy. Czy są tutaj uczniowie? Jest trochę uczniów, super. Czy nauczyciele i pracownicy szkół? Super. A rodzice i zainteresowani mieszkańcy? Ekstra. Czy jest ktoś, kto nie zmieścił się w żadnej z tych kategorii? A pani, przepraszam, pani jest... Samorządowcy. Mamy jeszcze grupę samorządowców. Czy ktoś oprócz samorządowców jeszcze? Pozarządowcy. Pozarządowcy tak, ale czy myślę, że możemy potraktować pozarządowców jako po prostu zaangażowanych mieszkańców? Tak zawsze myślałem o tych środowiskach. I to proponowałbym, żebyśmy podzielili się na cztery grupy, czyli uczniów, rodziców i zaangażowanych mieszkańców, osoby związane z edukacją i samorządowców. To jest dosłownie na, ja myślę sobie, żeby zrobić sobie wewnętrzną taką burzę mózgów i żeby przygotować jakiś materiał, który zaprezentujemy wszystkim. Wierzę, że w ciągu 25 minut jesteśmy w stanie porozmawiać ze sobą, usłyszeć się pewne postulaty sformułować. Jedna rzecz, uprzedzając ewentualne pytania czy reakcje samorządowców, to powiem, że wielokrotnie uczestnicząc w takich spotkaniach,
Ja wiem, że przedstawiciele władz, samorządowcy przychodzą na te spotkania, żeby posłuchać mieszkańców i chcą chętnie włączyć się do pracy razem z mieszkańcami, ale wydaje nam się, że jeżeli mieszkańcy, uczniowie, środowiska nauczycielskie mają powiedzieć coś własnym głosem, to trzeba dać, stworzyć na to przestrzeń. A dobrze jest też poddać się takiej refleksji w swoim gronie i zastanowić się, więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, ta propozycja, którą właśnie rzucił Boris. Stoisz na kablu, o. Ale wszystko jest w porządku, więc teraz tak. To, o czym byśmy chcieli, żeby państwo porozmawiali w tych grupach, znaczy chcielibyśmy, żeby państwo zastanowili się, jak powinien wyglądać dialog o edukacji w Cieszynie. I teraz tak, o co konkretnie chodzi? Znaczy, kogo należy włączać do rozmowy? Tak? Kto powinien być takimi grupami, z którymi należy rozmawiać w sprawie szkół, które są, tak jak Asia mówiła wcześniej, nie są tylko sprawą nauczycieli i uczniów. Jak należałoby się komunikować? Czy to powinny być spotkania, czy jakieś ankiety, czy państwo by chcieli dostawać jakieś biuletyny? W jaki sposób te informacje o tym, co się dzieje w edukacji, powinny być przekazywane? Jakich informacji potrzeba? To jest trochę tak, że Przemek mówił o różnych badaniach, o ekspertyzach. Ta dyskusja o szkołach jest bardzo jednak często opierana na różnego rodzaju faktach. One są wykorzystywane jako podstawa podejmowania decyzji, ale często też jako argumenty. Być może państwo już w tej chwili, znając problemy edukacji w Cieszynie, mają jakąś potrzebę informacji, o które można byłoby poprosić. I ostatnia rzecz, o jakich sprawach warto rozmawiać. Bo państwo tutaj przyszli z różnymi motywacjami, pewnie i potrzebami. Pewnie inne rzeczy interesują uczniów, pewnie inne rzeczy interesują pracowników szkół, pewnie inne rzeczy interesują rodziców. Wydaje nam się, że taka krótka praca w grupie pozwoli każdej z tych grup powiedzieć, co jej leży na sercu. Podzielilibyśmy się na 4 grupy, 25 minut, a potem każda grupa zaprezentowałaby to, co wymyśliła. Czy ćwiczenie jest jasne? Tak? Super, to bardzo państwa zapraszamy. Myślę, że tak, młodzież poprosimy na kanapy. Tak. Jeżeli tutaj moglibyśmy prosić pracowników szkół w ten ruch. Samorządowców prosimy na początek, jak już tutaj siedzą, a rodziców z tyłu sali. Proszę państwa, widzę, że państwo są już podzieleni, więc przypomnę tylko pytania. Proszę pracować nad tymi pytaniami, które państwo też najbardziej interesują, to znaczy może się okazać, że któryś z tych tematów jest dla państwa ważniejszy, więc proszę się na nim skupić bardziej, ale tak, żeby spróbować odpowiedzieć na każde z nich, czyli kogo należy włączać do rozmowy, w jaki sposób rozmawiać, jakie informacje są potrzebne i o jakich sprawach warto dyskutować. Flipchart z pytaniami wisi na przodzie, więc jeżeli państwo zapomną, to można się jeszcze posiłkować. Ale my mamy jakieś pytanie zadane? Nie. To są 4 pytania. I mamy na to 25 minut. Odliczam czas. Bardzo państwu dziękujemy za wytężone pół godziny. Jesteśmy wdzięczni, że państwo przyjęli zaproszenie do tych grup i że państwo się tak aktywnie włączyli. Natomiast teraz bardzo bym prosił jeszcze o chwilę skupienia,
bo chcielibyśmy jakby stworzyć przestrzeń do tego, żeby każda z grup mogła powiedzieć, do czego doszła, żebyśmy też mogli usłyszeć, jak nasze wyobrażenia wyglądają i też porównać je ze sobą. I proponujemy rozpoczęcie od grupy najbardziej zaangażowanej, czyli od, znaczy może nie najbardziej zaangażowanej, bo to wszystko zależy, z której strony się patrzy, ale od osób, które się jeszcze uczą, które są często w tych dyskusjach pomijane, więc żeby oddać sprawiedliwość, chcielibyśmy was zaprosić najpierw do tego, żebyście powiedzieli, co, jakie macie pomysły. To kto zaprezentuje? Ty? Ja i kolega. Dobra, super. To ja wam dam mikrofon. Czy możemy bez mikrofonu, czy... Lepiej z mikrofonem. Chodźcie naprzód. Tu jest miło. Mamy tak, że jak? My mamy jego dwustronnie to opisane. A, no to... Dobra. My leżymy kolektywnie, także... W drugą stronę, tak. To musicie, jak chcecie kolektywnie, to musicie trzymać tak, żeby tak. Obie osoby były w okay. Albo... Ja sobie muszę bliżej stanąć, bo ja nie wiem, co tam jest napisane. Żeby nie pokazać. Znaczy tak, my przyznam szczerze, zrobiliśmy to troszeczkę, ustosunkowaliśmy się do tematu troszeczkę ogólnikowo, bo tak było nam, można powiedzieć, najwygodniej. No bo też nie znamy jakby jakichś eksperckich metodologii, nie mamy tego know-how, prawda, więc też nie chcieliśmy jakoś udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Tak, dokładnie. No i gdzieś tam pierwsze pytanie brzmiało tak, kogo włączać do rozmowy? No i... Ta hierarchizacja, która tutaj jest, ona jakby nie jest gdzieś znamienna, tylko przypadkowa i mimo wszystko mamy podział na grupy, które muszą i które nie muszą. No i pierwszą z tych grup będą osoby bezpośrednio zaangażowane, czyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i rodzice. Drugą grupą eksperci, trzecią grupą NGO-sy, które mogą wnieść wartość dodaną jakąś do dialogu. Wiadomo, władze samorządowe i mieszkańcy miasta. No i tutaj też następuje ten podział. Ja bym chciał tylko dopowiedzieć, bo odnośnie NGO-sów i ekspertów, bo znaczy ja nie wiem, ale tak z tego co widzę, to właśnie tych ekspertów, no tutaj akurat są, ale tak to ich zasadniczo nie ma, a być może rzeczywiście byliby potrzebni, a NGO-sy tutaj też chodziło mi o Chodziło nie nam, tobie. Tak jest. Chodziło nam o instytucje kultury, które są w jakiś sposób negatywnie odbierane przez nauczycieli jako pewne zagrożenie, które mogłoby pokazać, że ten nauczyciel jednak nie jest tą jedyną ostateczną krynicą wiedzy i pomału wszystkiego, ale one też mogłyby coś wnieść ożywczego, coś wartościowego i też no, one byłyby pożądanym głosem. No, zwłaszcza jeżeli chodzi o edukację, to NGO-sy idą bardziej tą innowacyjną drogą, jeżeli chodzi o podejście do edukacji. No dobra, no to drugie pytanie brzmiało, jakimi metodami... Nie wiem, co to jakimi metodami się komunikować. No i tutaj znowu powraca ten temat, że my gdzieś tam, przynajmniej ja i Mikołaj, gdzieś tam dopiero w tym życiu publicznym, czy tam życiu związanym z komunikacją zaczynamy sobie funkcjonować, no więc tutaj też nie mogliśmy się jakoś bezpośrednio do danych tam terminologii, czy właśnie bardziej innowacyjnych metod odnieść. Więc tak, no przede wszystkim uznajemy, że takimi, które nie wykluczają nikogo, no bardzo gdzieś tam ogólnikowe podejście, ale jednak istotne, może ty przeczytasz, bo... To ty pisałeś, przepraszam bardzo. Takie, które dają poczucie komfortu w dyskusji. No tak, to jest też ważna sprawa, no bo jednak nie każdy może czuć się na siłach, nie każdy może mieć odpowiednie kompetencje, a jednak każdy powinien móc zabrać głos w komfortowym otoczeniu, w komfortowej sytuacji. I co to jest jeszcze? Aha, tak. I to do jeszcze czego? Aha, no tak, no i muszą być oczywiście różnorodne, żeby, no znowu nikt nie był dyskryminowany, nikt nie był wykluczony, bo jeżeli, dajmy na to, przyjęlibyśmy, że robimy coś przez internet, no to nie każdy ma internet, prawda? To jedna z...
No dokładnie, i różnorodne też w kontekście tej innowacyjności, w ogóle gdzieś tam w dialogu, które się pojawiają, te nowe metody i nowe rozwiązania, tak? I trzecie pytanie, jakich informacji potrzeba? No to tutaj już totalnie ogólnikowo, czyli o informacji ze środowisk bezpośrednio i pośrednio powiązanych, a z drugiej strony, bo to potrzebujemy teraz przykleić, jest bodajże informacji eksperckich, ale bardziej w taki faktycznie przystępny sposób wyłożonych. Tak, tak, żeby znowu nie był wykluczany przez kompetencje, prawda? Dokładnie. I ostatnie pytanie, no to już niestety sobie nie przeczytamy. Jakie było pytanie ostatnie, bo nie wiemy? O jakich sprawach warto rozmawiać. Aha. No dobra, to ja sobie... No i tak, no, zaczęliśmy od tego, że warto rozmawiać z uczniami, nauczycielami, rodzicami o możliwościach najbardziej efektywnego rozwoju uczniów, no bo jednak ci uczniowie się uczą i nie wiedzą, jak się uczyć bardzo często. I jednak ten system, który obowiązuje obecnie, ten stary system, nie pozwala im efektywnie się uczyć. No i tutaj była też słuszna uwaga jednej z bodajże gimnazjalistek, tak, że nie wolno stawiać budżetu nad sprawami uczniów, nad uczniami. A miasto to nie jest firma, przypominamy. Okej, okay, no i o co powinniśmy zadbać przede wszystkim? O komfort w szkole, komfort taki jednostkowy przede wszystkim, żeby każdy faktycznie w tej szkole miał jakąś swoją niszę, żeby mógł się odnaleźć, żeby czuł się bezpiecznie. Sposoby nauczania, no bo tutaj, tak jak już zresztą wcześniej zauważyłam, no ten, który funkcjonuje obecnie, jest mocno przestarzały i pojawiają się nowe gdzieś tam takie zagadnienia jak warsztaty, jak spotkania i tak dalej. To już jest bardziej taka rama, która obejmuje nasze państwo i w ogóle cały system edukacji, ale tutaj troszeczkę tak się rozszerzyliśmy w temacie. No i zakres materiału, który już w ogóle no, tak naprawdę zakrawało państwo, tak? Ale mimo wszystko stwierdziliśmy, że jest to dość istotna sprawa. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie też dużą bolączką z perspektywy uczniów jest to, że no niestety w państwie, które podobno jest demokratyczne, ta demokracja w szkole zupełnie nie działa, bo jednak nauczyciel jest, no powiedzmy sobie szczerze, autorytarnym wodzem, który no... Znaczy nie zawsze, przepraszam bardzo, nie zawsze, bo oczywiście bywają wyjątki, ale ogólny stan rzeczy jest taki, jaki jest, no i niestety na to nie poradzimy nic. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Dzięki. Bardzo dziękujemy za sprawną prezentację i też utrzymaną w takim duchu wartości przede wszystkim. Bardzo mi się podobało. Teraz, Przemku, jak myślisz? Rodziców? Może rodziców. Zapraszamy. I teraz taka propozycja, żeby też, jeżeli coś się powtarza, bo słuchamy się w trakcie tych prezentacji, to żeby mówić po prostu o tym, że to już się pojawiło i wtedy będziemy mieli też więcej czasu, żeby jeszcze ze sobą porozmawiać po serii prezentacji. Oddaję mikrofon i przykleję. Dobrze, witam Państwa. Było sprawnie, teraz będzie trochę mniej sprawnie. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, kogo włączać do rozmowy? Tutaj chyba w większości pokryło się to z zapiskami uczniów. Generalnie też również kolejność jest przypadkowa. Rozgorzała tam u nas taka dyskusja a propos właśnie włączania do rozmowy uczniów. Troszkę zaczęliśmy rozmawiać, w jakim wieku to mają być uczniowie, czy starsi, czy młodsi, ale generalnie oczywiście mają być to samorządowcy, rodzice, grono pedagogiczne, eksperci. A propos uczniów, oczywiście jest tutaj kwestia zwrócenia uwagi na ich potrzeby i ich wyobrażenia w ogóle na temat szkoły. Mamy wrażenie, że jednak chyba takich dyskusji jest mało, czy może nawet w ogóle. I tutaj jeszcze mamy wymienione mieszkańców oraz media. Jeżeli chodzi o metody komunikowania się... Tak?
Oj, przepraszam, przepraszam bardzo, to tak było później jeszcze dopisane. Również ktoś zwrócił uwagę na włączanie się również osób starszych. Dokładnie, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o metody komunikowania się, zdecydowanie tutaj rodzice postawili na takie bezpośrednie spotkania w postaci jakichś paneli dyskusyjnych, czyli jednak dla chyba rodziców bardziej są ważne takie spotkania jednak osobiste, gdzie można, że tak powiem, spotkać się twarzą w twarz. Potrzeba jest również dobrze przeprowadzonych debat, bo te debaty też różnie wyglądają. Tutaj jeden z rodziców zwrócił zdecydowanie, że taka debata powinna być moderowana najlepiej, jak jest to osoba jakaś z zewnątrz, która nie jest gdzieś tam emocjonalnie związana tutaj, czy z ludźmi, którzy uczestniczą w takiej debacie. Jakimi metodami się komunikować? Tutaj również oczywiście jest internet, ale już nie chodzi o internet jako jakieś forum dyskusyjne, bo wiemy, jak te fora dyskusyjne mogą wyglądać, ale bardziej chodzi o rzetelną i bieżącą informację na temat edukacji w lokalnych placówkach, jeżeli chodzi o stronę urzędu na przykład. Znaczy jest, nie wiem, czy jest taka zakładka, gdzie można poczytać, jak ten, jak wygląda cały ten system tutaj w Cieszynie, jaki jest podział, czym się tutaj kieruje, ilu jest uczniów, czy coś. Nie ma czegoś takiego. I to, że tak powiem, jest dla rodziców ważne, chcieliby o tym wiedzieć, w miarę czytelne, żeby to było, jakich informacji potrzeba. Tutaj bardziej... Jeszcze jakimi metodami, to pozwolę sobie dodać, że mówiliśmy o zakładce urzędu, na którym, bo młodzież wspomniała, czy uczniowie starsi, o tym, żeby te informacje po pierwsze były rzetelne, na czas dostarczane, nie czekano na analizy czy przygotowanie rodziców, tylko dostarczano informacji tych, którzy jako samorządowcy państwo sami nam będą dostarczać, raz zakładka dla urzędu, czyli dla osób sprawnie posługujących się na przykład internetem, że nie jest taka sytuacja, że ktoś, kto się poruszy szybciutko po tym internecie, znajdzie sobie interpelację, zapytanie, odpowiedź pani burmistrz na BIP-ie, bo to trwa i wtedy ten rodzic musi znowu się zajmować czymś, gdzie roześle te interpelacje, czy je przedrukuje, czy nie wiem, czy wydrukuje, czy komuś jeszcze mało tego wytłumaczy, czyli o dostępnym języku, o którym pan wspominał. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wyśle pismo, to jest ktoś w tym urzędzie oddelegowany, który na przykład wytłumaczy dokładnie, to będzie na tym i na tym polegało. Informacje rzetelne i informacje przede wszystkim na czas. Czyli jak my pytamy, w tej chwili się tu lokalnie skupiam, o to, kiedy jakaś decyzja, kiedy coś będziemy wiedzieli, my musimy poczekać. Nie, informacja na czas, rzetelna. O tym mówiłam. Tak. I też na przykład informacja, która trafia i do seniorów, i do osób zainteresowanych innym sposobem, innym kanałem niż jest internet. Dziękuję bardzo. Jakich informacji potrzeba? Tutaj głównie, to już mówiłam, przepraszam. Prawdziwe, rzetelne, potrzebne opinie niezależnych ekspertów, włącznie z jakimiś prognozami, a także oczywiście statystyka, czyli jakieś historyczne informacje, no jeżeli chcemy mówić w ogóle o edukacji. Statystyka, która nie zmienia się znowu w sytuacji jak obecnie, że mamy statystykę i miesza się... I miesza się statystyka, na przykład, że nam przedstawiono dokumenty, mówię tu o konkretnej sytuacji lokalnie, jakąś liczbę 72 i do 2 tygodni ona uległa zmianie na 51 i okazuje się, że za 2 tygodnie może się zupełnie znowu zmienić. Adresaci wiedzą, o czym mówię, więc generalnie rzetelna, przygotowana na czas informacja. I ostatni punkt, o jakich sprawach warto rozmawiać. Tutaj w jednym z pierwszych punktów jest wypisane szanse i zagrożenia wynikające z wprowadzanych reform właśnie systemowych, czyli tych ogólnokrajowych. Ktoś by mógł pomyśleć, że wprowadzanie takiego systemu edukacji w skali krajowej nie obchodzi ludzi, że ludzie się tym nie interesują, uważają, że nie mają wpływu na to i tak dalej.
Być może nie mają wpływu, aczkolwiek uważam, że jeżeli byłaby informacja i była rozmowa na przykład w Cieszynie na temat reformy, którą wprowadziła Dobra Zmiana, być może więcej ludzi pojechałoby, tak jak ja, do Warszawy na protest i oni by tej reformy nie wprowadzili. Byłam chyba, nie wiem, jednym rodzicem, który tak mocno się zainteresował tą reformą, ale ja sama wszystkiego szukałam. Brakowało mi niestety tutaj samorządu, władz miasta, które co dwa tygodnie wydrukowują wiadomości ratuszowe. Mogli się odnieść do tej reformy, mogli napisać, że będzie taka reforma wprowadzona, jakie będą właśnie, jakie są szanse i jakie zagrożenia, co nas czeka przez najbliższe lata. Nikt z nikim nie rozmawiał. O jakich warto rzeczach rozmawiać? O wartościach uczenia się, czyli przeprowadzanie dyskusji, o czym tak naprawdę warto się uczyć. O sprawach bieżących, będących następstwami reformy, czyli najpierw o tym, co może spowodować reforma, a później oczywiście, tak jak dzisiaj jesteśmy między innymi, o następstwach reformy, czy reforma uwzględnia alternatywne formy edukacji, czyli mówimy o tej edukacji na przykład domowej, oraz program edukacji, rozmowa na temat podstaw programowych, również bardzo mało się na ten temat mówi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proponuję taki porządek, żeby teraz jeszcze usłyszeć taką najmniejszą grupę mieszkańców, która się trochę sama z siebie, aktywnych mieszkańców, która się sama z siebie wyłoniła. Potem nauczyciele i na końcu, to już będzie tak, będziemy się zbliżać ku końcowi, też poprosimy samorządowców. Tam nie ma flipcharta, tak, ale jest... Fantastycznie, ale mimo wszystko poprosimy naprzód, ponieważ i nie marnujemy papieru. Dobry wieczór, mam na imię Agnieszka. Byłam mieszkanką Cieszyna, chodziłam do szkoły 4 właśnie. Tak, rzeczywiście jesteśmy grupą, która się sama tutaj powołała, jako mieszkańcy i miłośnicy i edukacji. Boże, muszę to wszystko sobie poukładać jakoś, przepraszam. O, dziękuję. Tak, na pierwsze pytanie rzeczywiście rozbudziło naszą dyskusję, bo do rozmowy kogo chcemy włączyć. No, przede wszystkim wymyśliliśmy, że jednak taką reprezentacyjną grupę, czyli chcielibyśmy, żeby rady uczniowskie, rady nauczycieli, rady także osób starszych, także samorządowcy byli gotowi do podjęcia dyskusji na temat szkolnictwa. Co do mieszkańców, żeby była taka grupa niesformalizowana mieszkańców, nie mieliśmy żadnego zdania. Nie umieliśmy sobie tego jakoś wyobrazić. No w każdym razie, jeszcze tak, eksperci, z tym, że tak, eksperci nie wiedzieliśmy jakich, no bo też nie znamy, ja na przykład, ja środowiskowo nie umiem sobie tego wyobrazić, nikt nie podpowiedział żadnego rozwiązania. Ja uznaję, że mieszkańcy i ludzie, osoby, które uczestniczą w edukacji, mają także dobre zdanie na ten, znaczy mają w ogóle zdanie na ten temat, więc nie wiem jak z ekspertami. Samorząd oczywiście i przede wszystkim moderatorów, moderatorkę, moderatora, bo rzeczywiście umiemy się po prostu zakrzykiwać, tu trzeba jednak pewien porządek dyskusji wprowadzić, więc można byłoby to wpisać. Teraz tak, drugie pytanie. Jak się komunikujemy? Uznaliśmy, że komunikujemy się w ten sposób, że tak, uznajemy, że każdy język, którym się posługujemy, jakkolwiek on brzmi, tylko bez wulgaryzmów i bez przekleństw, jest dopuszczalny i bez obcego języka, czyli każdy język, którym się mieszkańcy komunikują. Poprzez media, w naszej grupie uznaliśmy, że media są chyba najlepszym komunikatem, tym pośrednikiem komunikatu, ale to muszą być systematyczne komunikaty. Kanały elektroniczne, ci, którzy potrafią z nich korzystać,
spotkanie z mieszkańcami jak najbardziej i ankiety też. Trzecie pytanie brzmiało, jakie pytania zadawać? To są pytania ogólne. Od pytań ogólnych uznaliśmy, że trzeba w ogóle rozpocząć rozmowę. Czyli tak, czym jest dla nas szkoła, czym jest edukacja, jaka jest, ma wartość szkolnictwo w naszym mieście, w Cieszynie, czy w ogóle w naszym życiu, jakie w ogóle spełniło. I od tego byśmy wychodzili do pytań szczegółowych. Czyli no właśnie takich programowych, czy ile tam szkół trzeba byłoby my jako... No właśnie, bo tutaj też muszę uściślić, że my jako mieszkańcy, tutaj też zresztą stworzyliśmy taką grupę jakby osobną, nie jesteśmy osobnym organizmem, ale jednak taką spoglądającą z zewnątrz, więc też nie potrafiliśmy wchodzić w takie szczegóły, w jakie czy to uczniowie, czy to nauczyciele pewnie wejdą i rodzice przede wszystkim. Więc uznaliśmy, że przede wszystkim chyba byśmy musieli porozmawiać o takich pytaniach bardzo, bardzo egzystencjalnych, czym jest w ogóle dla nas szkoła i o... I edukacja w ogóle, jak na nas wpłynęła, jak może wpływać na nasze miasto, na nasze życie, jakość życia. I pytanie czwarte. Jezus, w jakich sprawach warto rozmawiać? Uznaliśmy w naszej rozmowie, w naszym gronie, zaczęliśmy od rozmów lękowych, stereotypowych, plotek wręcz, które chyba wyszło na to, że chyba od tego powinniśmy, albo przynajmniej również od tego powinniśmy wyjść, żeby po prostu wyciszać też emocje, bo potem jak się zaczęły wyciszać emocje, to zaczęliśmy rozmawiać o szczegółach i ważnych rzeczach dla naszego miasta i w ogóle szkolnictwa. Więc żeby nie przedłużać, uznaliśmy, że ten postulat chyba najlepiej byłoby wpisać na tablicę, że o stereotypach, o lękach, które się rodzą w poprzez komunikację z samorządem, czy w ogóle, żeby rozwiać te wątpliwości wszystkie. O, dziękuję. To bardzo prosimy grupę nauczycieli, która ma zapisaną kartkę, czyli od góry do dołu. Tak, już zaraz. Gdybyście Państwo nie myśleli, my nie jesteśmy pokłócone. My naprawdę się wspieramy. My rozmawiamy. I my ze sobą rozmawiamy. A hejterom mówimy z tobą. Ja mam jeszcze. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Słyszycie mnie? Nie. Dobra, tak? Już lepiej? Jest super. Okej. Okay. Danuta Łabaj, dyrektor byłego gimnazjum numer 3, przekształconego w szkołę podstawową numer 5 z oddziałami integracyjnymi. I Kasprzyńska Joanna, dyrektor szkoły podstawowej numer 4 w Cieszynie. Proszę Państwa, tak jak tu jesteśmy, to akurat jeden z moich uczniów się tu tak i mówił, że się ich ogranicza. Mikołaj wcale się nie ograniczało, bo by Cię tu nie było, jakbyś był ograniczany. O, ja wiem. Słuchajcie, kogo zapraszać do dyskusji? Przede wszystkim, żeby dyskutować na temat oświaty, to trzeba wyjść z założenia, że szkoła to nie przedsiębiorstwo. Szkoła powinna być tak jak założenie tej debaty dobrem wspólnym, musimy wszyscy wiedzieć, że to my wychowujemy tych, którzy będą pracować i którzy będą tworzyć nasz dobrobyt. W związku z tym, jeżeli chcemy dyskutować, to powinniśmy to robić w środowisku nauczycielskim, z rodzicami, z uczniami, z organizacjami pozarządowymi, z samorządowcami, z instytucjami kultury, które spełniają jak gdyby rolę uzupełniającą do placówek oświaty, bo przecież nie uczymy się tylko przy tablicach i tylko w klasach, ale wychodzimy również na zewnątrz. Do tego osoby odpowiedzialne za sport, czyli to, co robimy w szkołach, co też jest bardzo ważne jako alternatywa
spędzania czasu poza lekcjami. I co tam jeszcze jest? I przede wszystkim również pracodawcy z rejonu. Dlaczego? Bo myśmy spojrzeli jako nauczyciele na oświatę od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, bo są tutaj też tacy nasi zaprzyjaźnieni nauczyciele, więc nie możemy tego robić w oderwaniu, bo przecież wiadomo, że Cieszyn organem prowadzącym jest tylko dla przedszkoli, żłobków i szkół ponadpodstawowych w tej chwili, no a starostwo dla szkół ponadpodstawowych. W związku z tym ta współpraca jest konieczna, żeby te nasze dzieci, bo to nie są nasze dzieci, tylko to są wspólne dobro. Uczniowie są wspólnym dobrem. I wyszliśmy z takiego założenia, że chcielibyśmy przede wszystkim pracować przy strategii rozwoju oświaty, która w tej chwili już jest nieaktualna. Ona się skończyła w 2020 roku, się zakończyła. Strategia obowiązuje do 2020 roku. Natomiast wtedy pracowaliśmy na różnych poziomach i w różnych zespołach. Byli tam nauczyciele, byli dyrektorzy, byli rodzice, byli uczniowie. Chcielibyśmy do tej współpracy również zaprosić te grupy, które zostały wymienione. Ale to jest takie nasze zdanie wspólne. Nas tam było bardzo dużo. Asiu, co dalej? Co dalej? Jakich informacji potrzebujemy do debaty? Przede wszystkim demografia, ale też widziana nie tylko w Cieszynie, bo myślimy o tym, żeby Cieszyn był otwarty na uczniów przyjeżdżających spoza miasta, żeby nie było tutaj zamknięcia na te małe miejscowości, które są tuż obok, a uczniowie mogliby też tutaj w naszych szkołach się uczyć. To wymaga też zastanowienia się nad transportem, pomysł na funkcjonalne bilety dla ucznia, tu mamy zapisane. Powinniśmy też w tym wszystkim widzieć wizję rozwoju miasta, bo rozwój oświaty to też jest rozwój miasta i to powinno być wypracowane wspólnie na ileś lat, bo prawda, że jest taka, że o oświacie też nie mówimy, mówiąc o, nie wiem, dwuletnim okresie, trzyletnim, cztero, tylko powinniśmy patrzeć dalej na wiele lat. Powinniśmy też wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Mieliśmy też tam grupę nauczycieli ze szkół średnich. Przede wszystkim jest problem z właśnie nauczycielami zawodów. Przede wszystkim też powinniśmy rozmawiać z pracodawcami i wiedzieć, jakie są możliwości potem zatrudniania młodzieży już po zakończeniu szkół. I to powinno być związane właśnie z tym, o czym będziemy w najbliższym czasie rozmawiać, mam nadzieję. I o czym warto rozmawiać? O czym warto rozmawiać? O sieci szkół, o poszukiwaniu jedności, tak ładnie żeśmy sobie to napisali. Wiadomo, że rejonizacji nie unikniemy, ale można by było poddać ją analizie i mieć takie elastyczne podejście ze względu na to, co było wcześniej powiedziane, czyli otwarcie miasta na uczniów przyjeżdżających spoza Cieszyna. W tej chwili, do tej pory było tak, że było to troszeczkę ograniczane. Tylko uczniowie, którzy byli w klasach sportowych, mogli być spoza rejonu, no i dopełnialiśmy dziećmi orzeczeniami o potrzebach specjalnych, o kształceniu specjalnym w klasach integracyjnych. Reszta była raczej, nie było takich większych możliwości, żeby być otwartym na te dzieci spoza szkół. I co tam mamy jeszcze na poziomie lokalnym? Tak, ale jeszcze efektywna współpraca właśnie na poziomie lokalnym i ci nauczyciele przedmiotu, to chodzi nam teraz o te skutki też deformy, bo przecież nauczyciele gimnazjów, no niekiedy bardzo dobrze wykształceni, niekiedy bardzo dobrze wykształceni, proszę Państwa, z wieloma specjalizacjami, no będą musieli się odnaleźć na nowo na rynku pracy. Część z nich przekwalifikuje się i zostanie w szkołach podstawowych, a część no, będzie szukała nowej swojej drogi i musi znaleźć ją
musi znaleźć, będzie chciała znaleźć zatrudnienie w szkołach ponadpodstawowych. O tym już zaczynamy rozmawiać. Pierwsza Komisja Edukacji w Starostwie miała na miejscu również sondowanie środowiska dyrektorskiego pod tym kątem, czy takie potrzeby będą, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Mamy tyle, to tak na gorąco. Nie znam łatwo, proszę Państwa, bo 2 lata temu, tak jak powiedziałam, to jest moja 3. debata. 2 lata temu powiedziałam, że dotknie nas ta deforma wszystkich. I nie tylko tych, którzy wtedy byli, bo wszystkim się wydawało, że jak się zlikwiduje gimnazja, to wszystkim będzie dobrze. Szkoły podstawowe będą miały o rok więcej, o rok dłużej. Podstawówki też dostały dłużej. No i podziało się tak, jak się podziało, dotknęło, tak jak powiedziałam, to wszystkich, dotknęło to samorządowców również, bo w naszej skali to nie jest jeszcze aż takie wielkie to zagrożenie, jak w skali całego kraju, gdzie poszły miliony na chociażby... Tak, ja proszę Państwa muszę powiedzieć, że remontowałam sobie toalety, a za rok je musiałam dostosować do... że tak powiem, małych dzieci. Całe szczęście, że to nie obciążyło samorządu, bo na to przyszła dotacja, ale zobaczymy, jak będzie w tym roku. Co roku jakaś ta dotacja jest, ale ona jest związana tylko z wyposażeniem, jeżeli chodzi o meble, krzesełka. Może trzeci raz się uda z rzędu coś pozyskać. Są to olbrzymie, olbrzymie naprawdę koszty i tutaj też nie ma się dziwić temu, w jakim położeniu samorządy są. No, także sytuacja jest dla wszystkich trudna. To my tyle. Tak. To pytanie jeszcze do nauczycieli, ale to ja może panu przekażę mikrofon. Jakimi metodami się komunikować? Pytanie jest, czy są tutaj metody komunikacji? Chyba nie ma. Znaczy, myśmy tego pytania nie dotrzymali. Okej. Okay. Czyli bardziej o czym niż ja. Okej, okay. I mamy ostatnią grupę samorządowców. Też tutaj taka prośba, żeby zobaczyć, co się powtarza, a gdzie ewentualnie jest jakiś katalog rozbieżności. Będę prosił o pomoc w pytaniach. A tutaj mam zapisane. Oczywiście wielu moich wspaniałych, znakomitych przedmówców powiedziało praktycznie wszystko, co myśmy zapisali też. Dlatego pewnie będę się trochę powtarzał, ale poczekam, bo nie pamiętam. To ja może tutaj kogo włączyć do rozmowy? Oczywiście wszystkich mieszkańców, kolejność jak zwykle przypadkowa, wszystkich mieszkańców, ale głównie rodziców, uczniów, mieliśmy na myśli tutaj uczniów szkół ponadgimnazjalnych czy ponadpodstawowych, ale również pedagogów, nauczycieli, czy potencjalnych pracodawców, to też już tutaj wybrzmiało, jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne. Jakimi metodami się komunikować? To jednak wszyscy stwierdziliśmy, że najlepsze są bezpośrednie spotkania, bezpośrednia dyskusja. Ale również otwieramy się na nowe, czyli media społecznościowe i fora, czyli rozmowy na etapie, na poziomie internetu, ale nie jako osoby anonimowe, tylko tak, konkretni mieszkańcy, którzy wypowiadają swoje zdanie na temat oświaty na przykład w mieście. Jakich informacji potrzeba? No, potrzeba analiz, które wskażą nam, w jakim kierunku powinniśmy iść. To informacje również dotyczące jakości nauczania, między innymi analiz dotyczących jakości nauczania, optymalizacji w obszarach kadrowych, finansowych, organizacyjnych w placówkach oświatowych, ale również alternatywnych projektów, propozycji, wysłuchania propozycji mieszkańców czy propozycji rodziców, uzasadniania tych zmian. I o jakich sprawach warto rozmawiać? Właśnie o wizji oświaty, o strategiach oświaty, o celach pośrednich, o potrzebach dzieci i uczniów, o efektywności systemu oświaty w różnych obszarach, w których potrzeba zmian,
i o korzyściach dla mieszkańców tych właśnie wprowadzanych zmian. Czyli tak naprawdę samorządowcy w większości powieliło się to, co zaprezentowali moi przedmówcy. Tak myślę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Ja mam takie raczej optymistyczną konstatację, że jeżeli sobie usiądziemy na spokojnie i zastanowimy się nad tym, jak ma wyglądać ten dobry dialog, to nie mamy problemu, żeby wskazać, z kim należy rozmawiać i jakimi metodami, dziwne, dlaczego to się nie dzieje, tak? Ale widocznie wiedzieć nie wystarczy, żeby to robić. Znaczy, bardzo budująca jest ta wspólnota, bo te grupy są bardzo szerokie. One pokazują, że myślimy o edukacji nie jako o pewnym sektorze, czy jakoś pojedynczej polityce publicznej, ale myślimy o czymś, co tak naprawdę ogniskuje wszystkich w mieście i warto dochodzić do bardzo różnych osób. Jest metody komunikacji, one są częściowo zbieżne, częściowo się różnią albo się uzupełniają, co tak naprawdę chyba najbardziej pokazuje to, co mówiła jedna z grup, to znaczy, że one muszą być zróżnicowane i one muszą być dla każdego. Pojawiało się, że one powinny być też innowacyjne. Ja mam wrażenie, że one nie muszą być aż tak bardzo innowacyjne, tak? Bo tak naprawdę chodzi o jakieś spotkanie czy zbieranie informacji, więc wystarczy, że one będą po prostu przystępne, że będą dawały możliwość wypowiadania się różnych grup i że będzie każdy mógł powiedzieć, co myśli. Jest bardzo duża potrzeba różnego rodzaju informacji. To jest trudne pewnie dla wszystkich, bo z jednej strony niektórzy mieszkańcy oczekują, że samorząd będzie dostarczał bardzo dużo informacji i to pewnie częściowo powinno się dziać. Z drugiej strony niektórych pewnie informacji samorząd też nie ma na bieżąco. To też nie jest tak, że samorząd wie wszystko, więc część analiz i zestawień jest tworzona wtedy, kiedy się znajduje taka potrzeba, ale mimo wszystko myślę, że to jest bardzo mocny postulat, tak? To znaczy komunikowanie się też ze strony samorządu wydaje mi się, że wymaga bardzo dużo wysiłku. To znaczy wszyscy się zgodzimy, że komunikat powinien być jasny i rzetelny. Trzeba też pamiętać, że to jest też olbrzymi wysiłek, żeby taki komunikat przygotować. Więc to jest też jakieś olbrzymie wyzwanie, ale też myślę, że oczekiwanie ze strony mieszkańców do pani burmistrz. To, co chyba się pojawiało, to jest to, że ten dialog musi się toczyć tak naprawdę cały czas. Czyli on musi być ciągły. Wiadomo, że w przypadku edukacji jest tak, że to sytuacje konfliktowe sprawiają, że nagle na sali znajduje się kilkadziesiąt czy ponad 100 osób, ale mimo wszystko jakiś dialog powinien się odbywać non-stop. Bardzo mnie interesują te kwestie związane z tematami, o których warto rozmawiać, bo one są bardzo różne i z różnych porządków. Wszystkie je spiszemy i postaramy się także przekazać. Przemku? Muszę powiedzieć, że gdyby konsultacje dotyczące reform edukacyjnych na poziomie ogólnopolskim wyglądały tak, jak wyglądają dyskusje dotyczące edukacji w Cieszynie, to pewnie nie miałbym czego krytykować. No, bezrobotny jakoś tam naukowo. Przynajmniej jeśli to, co na tej sali zostało powiedziane, rzeczywiście okaże się też faktem, tak? Że Państwo nie poprzestaniecie na spisaniu takich... rozbieżności tu jest trochę, ale nie jest ich tak dużo. Ja naprawdę się tak zastanawiałem, co tutaj można by zapisać jako rozbieżności. No, są jakieś niuanse typu młodzież jest pewnie nieco bardziej gotowa zaakceptować takie formy zapośredniczone typu internet, jeśli nie internet, to inne formy komunikacji. Z kolei rodzice jednak dosyć mocno podkreślali, że zależy im na osobistym
osobistym spotkaniu. Tak? To skądinąd wiemy, że takie różnice generacyjne mają miejsce. Z drugiej strony to jest też pewnie takie mocne przekonanie rodziców wyniesione czy obywateli, obywatelek wyniesione z doświadczenia, że jednak spotkanie, na którym można spotkać przedstawiciela władz, porozmawiać przed, po, ale przede wszystkim przypomnieć w ogóle, że pewne słowa padły, są jakoś ważniejsze niż taka komunikacja, która odbywa się bez kontaktu osobistego. Ale tych różnic nie ma tak wiele. One być może czasami pojawiają się na poziomie ogólności, tak, że jakby mamy osoby, które mają dużo większą wiedzę o funkcjonowaniu oświaty w tej chwili, chociażby pracownicy oświaty, którzy żyją tym na co dzień, a rodzice czy uczniowie mają trochę inną perspektywę, a zaangażowani mieszkańcy mimo swojego zaangażowania są zaangażowani bardziej ogólnie w funkcjonowanie miasta, niekoniecznie muszą mieć wiedzę ekspercką na temat szkół. A pewnie te oczekiwania, bo ja tak zastanawiałem się, tu widać wyraźnie, że na przykład mieszkańcy oczekują od przedstawicieli samorządu umiejętności trochę też wyjścia poza swoją rolę, to znaczy objaśniania członkom społeczności lokalnej i intencji i potencjalnych skutków reform na poziomie centralnym, prawda, ogólnokrajowym. Ale jest to jakoś uprawnione, oczekiwanie uprawnione, że samorządowcy będą przynajmniej próbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie konsekwencje krótko, średnio, a również długofalowe mogą mieć reformy na poziomie centralnym dla mieszkańców tego właśnie miasta, dla tych konkretnych szkół. I to jest jak najbardziej uprawnione oczekiwanie. Ja widzę, że pani burmistrz chce się jakoś odnieść, więc proszę bardzo. Jeśli mogę tylko, to ja bym chętnie chciała poinformować mieszkańców, w jaki sposób reformy, które podejmuje nasz rząd, wpłyną na nas, tylko my czasem o tych reformach jesteśmy równo z wami informowani. Jesteśmy stawiani pod ścianą. Ja wczoraj akurat wróciłam ze związków miast, ze spotkania Związku Miast Polskich i będę miała okazję państwu umieścić na tej naszej stronie internetowej miasta prezentacji, która była przedstawiona przez jednego z prezydentów dużego miasta i informacji, jakie to są koszty dla nas samorządowców przerzucane na nas bezpośrednio, bez pytania nas o zdanie jakkolwiek. Bez pytania nas o zdanie, skąd my weźmiemy pieniądze na to, na tamto, na siamto. Natomiast stawianie nas bezpośrednio przed sytuacją, wprowadziliśmy reformę, czy pani minister mówi, ona jest świetna, ona się sprawdza, nie ma żadnych problemów, jest wystarczająco dużo pieniędzy. Wszyscy wiemy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, że to jest kompletnie nieprawda. Natomiast no my co roku jesteśmy za, jakby ja tu mówię za poprzedniego burmistrza, ale tą samą sytuację mieliśmy 2 lata temu, kiedy byłam na stanowisku radnego. I też rozmawialiśmy o tym i też debatowaliśmy i staraliśmy się, żeby ten nasz głos dotarł i nie dotarł. Także reforma została z sukcesem, jak wiemy, wprowadzona. No i ten sukces trwa i trwa w ten sposób, że nie dalej jak w zeszłym tygodniu dostaliśmy informację, 350 tysięcy dostajecie już mniej z subwencji, poradźcie sobie. A koszty rosną i w tym roku będą 5% na pewno większe niż to, co było w poprzednich latach. Także ja tylko taką uwagę, będziemy się starać oczywiście, no, zrozumcie państwo, że my jesteśmy niedługo na tych stanowiskach. Będziemy się starać was jak najwięcej informować i ten pakiet analiz, który został wykonany, a wbrew pozorom został wykonany przez ostatnie lata i te analizy są, nie zostały ujawnione, ale no to jakby trudno, bo nawet radni też nie dostali tych informacji, więc będziemy się starać komunikować państwu te zagrożenia, które mamy. Dziękuję bardzo.
Chcielibyśmy pewnie też zapytać, czy macie Państwo jakieś komentarze takie na gorąco, uwagi, opinie, bo jeżeli coś takiego jest, to to jest pewnie taki moment przed zakończeniem. Proszę bardzo. Tylko myślę, że dobry pomysł, żeby do mikrofonu. No dobrze, ja bym chciał zapytać, bo powiedzieliśmy sobie tutaj o różnych sprawach, które nas dotyczą, na niektóre mamy wpływ, na niektóre tego wpływu nie mamy, bądź mamy go w mniejszym stopniu. Musimy skupić się na sprawach lokalnych, które nas dotyczą i inicjatywa ogólna jest dobra, żebyśmy tę dyskusję zaczęli. Ja bym do wszystkich zainteresowanych apelował, żebyśmy tę dyskusję zaczęli jak najszybciej i myślę, że troszkę na ręce Urzędu Miasta złożyłbym ten ciężar jak gdyby zapoczątkowania tej dyskusji, prawda? Stworzenia jakichś warunków do tego jakiegoś portalu na stronie Urzędu Miasta, gdzie ludzie mogliby się, tak jak zostało powiedziane, nieanonimowo wypowiadać i mogłoby to wszystko postępować zgodnie z założeniami, o których mieliście Państwo okazję tutaj usłyszeć. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ja tak sobie myślę, że być może, bo tych spraw jest dużo związanych z edukacją. One są interwencyjne, one są bardziej ogólne, są bardziej szczegółowe. Pewnie te sprawy będą interesowały różne grupy w różnym stopniu. No, ważna jest ta ciągłość, ale być może też temat strategii, który się pojawił w dwóch prezentacjach, tak myślę, tak? Jeżeli dobrze kojarzę, bo chyba i u na pewno grono pedagogiczne, ale też samorządowcy, tak? Znaczy to jest taki temat, który ogniskuje te kwestie bardziej ogólne i szczegółowe, więc to jest też, wydaje mi się, być może jakiś pomysł, żeby zastanowić się, jak wspólnie z mieszkańcami, ale także z innymi grupami tutaj wymienianymi, tworzyć taki pomysł na edukację w Cieszynie na kolejnych kilka lat. Czy ktoś z Państwa by chciał jeszcze coś powiedzieć na koniec, czy oddajemy głos? Tak, to ja. A na taką liczymy, to mówiliśmy o tych osobach zewnętrznych, moderatora, więc jeżeli pan pozwoli, a podobno już panu bliżej teraz do Cieszyna niż do Gdyni, to ja serdecznie w imieniu rodziców i myślę, że pozostałych osób też, więc jako rodzic serdecznie zapraszam. Bardzo nam się podoba, jako pan moderuje. Socjologa wysłuchaliśmy, ale myślę, że więcej teraz będzie... Więcej teraz będzie potrzeba nam spojrzenia moderatora, który nam faktycznie pomoże przeprowadzić dyskusję czy debatę uciszając emocje, prowadząc debatę w ten sposób, że będzie ona raz rzeczowa, merytoryczna, dwa będzie pilnowany czas. Więc jeszcze raz ja serdecznie w imieniu rodziców, jak tylko się dowiemy kiedy, na ręce pani Asi też składam i serdecznie zapraszamy. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Chciałbym bardzo mi miło. To Asiu, to może... to może chciałabyś coś powiedzieć na koniec? Pierwsze bardzo przepraszam, że jak zwykle straszne gapy popełniłam na samym początku, czyli w ogóle nie powiedziałam, czym się zajmuje Przemek, z jakimi instytucjami związany, jak również Borys, z jakimi. Bardzo przepraszam, było co prawda w informacji i dzisiaj jeszcze wysyłałam wiadomości, ale przepraszam, bo bardzo dziękuję, ale przepraszam zawsze z powodu emocji, bo też nie wiedziałam, czy uda nam się przeprowadzić takie spotkanie, które doprowadzi nas właśnie do pewnych ram, pokaże, że warto w ten sposób pracować. Więc bardzo się tym denerwowałam i też bardzo mi zależało na tym, żeby samą siebie na tyle wycofać, żeby można było to przeprowadzić. Mam nadzieję, że wszyscy wyjdziemy z poczuciem, że coś jednak się udało stworzyć, czyli właśnie ramy debaty, która jest zbudowana na konflikcie, no bo ten konflikt nam nie ucieka. Czyli zobaczyliśmy, że istnieją takie narzędzia, co do których mimo tak dużych różnic w powodach, dla których tu przyszliśmy, że to da się poukładać, da się to zrobić.
Część wyszła w międzyczasie, nawet powiedziałabym, niektórzy wybiegali. Bardzo żałuję. Mam nadzieję, że będą mogli później przeczytać i dowiedzieć się od nas samych, że jednak warto było i nie trzeba być właśnie rodzicem, czy prowadzącym szkoły, czy uczniem, żeby jednak brać udział w debacie na temat szkoły. Ja chcę powiedzieć, że mamy wkrótce na terenie właśnie urzędu, przypomnę, spotkanie z dyrektorami. Pewno jeszcze wspólnie się zastanowimy, w jaki sposób to przeprowadzić, żeby kontynuować ten rodzaj porządku i dochodzenia do wniosków. I myślę, że to nie będzie druga i ostatnia, tylko jedna z kolejnych, ponieważ wierzę w to, że w Cieszynie rzeczywiście kultura konsultacji społecznych będzie stałą kulturą i będzie jednym z najlepszych narzędzi skutecznych w rozwiązywaniu trudnych spraw. Czy jeszcze coś mogę dodać? Panie, bardzo dziękuję za wytrwałość. Wiem, że niektórzy z was bardzo ciężko codziennie pracują, więc tym bardziej się cieszę, że udało nam się wytrwać w takim gronie, które reprezentuje bardzo różne grupy społeczne, różne grupy interesu. Dziękuję i życzę dobranoc.